Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy oczywiście w Simsach 4 z Majką, jej rodziną. Tak, i dzisiaj będą nasi nastolatkowie mieli urodziny, a w niedzielę zaczynamy grać, myślę, że Miłoszem, bo w niedzielę chciałabym ich z Amandą razem przeprowadzić już do nowego domku i myślę, że mogliby chyba wziąć ślub. Chociaż w sumie nie wiem, czy może na początek ich dać jako współlokatorów, ale czy ja wiem. Oni już są zaręczeni, także myślę, że moglibyśmy zrobić ślub i no i już nimi grać. Tak samo później Meliską. I słuchajcie, strasznie Wam dziękuję za udział w ankiecie. Bardzo dużo z Was wzięło w niej udział i za Wasze głosowania. I wygrała oczywiście Meliska z ogromną przewagą głosów. Na drugim miejscu był Miłosz, a na trzecim Mikołaj. Dlatego, tak jak mówiłam, strasznie się cieszę, że spodobał Wam się pomysł. No właściwie to ja to włączę. Że spodobał Wam się pomysł grania na zmianę. Z tym, że ja mówiłam, że Meliska i Miłosz. Część osób pisało, żeby też Mikołajem, ale ja myślę, że wiecie co, tak trzy rodziny to już będzie za dużo, że się w tym wszystkim pogubimy i to już nie będzie takie spójne, także ja myślę, że zostaniemy przy Melisce i Miłoszu. Z tym, że ja mówiłam, żeby to były odcinki na zmianę, ale Wy w komentarzach daliście też pomysł, żeby to było tydzień Melisą, a tydzień Miłoszem. Także teraz oczywiście moje pytanie do Was. Już ankiety robić nie będę. Piszcie mi po prostu w komentarzach, jak wolicie. Czy odcinki na zmianę, raz Melisa, raz Miłosz, czy faktycznie tydzień Melisą i tydzień Miłoszem. Także to jest moje pytanie do Was. Mnie to jest zupełnie, słuchajcie, obojętne. Mogę grać tak, mogę grać tak. Jest mi to naprawdę bez różnicy. Także to już zależy od Was. Tutaj chciałam zobaczyć, dobra, 75%. I słuchajcie, co się stało? Jak już możecie zauważyć, mamy stary domek bez modów. To jest ostatni domek, który ja udostępniłam Wam w galerii do pobrania bez modów. To samo jest tutaj u chłopaków. A dlaczego? A dlatego, że pobrałam moda, który mi popsuł grę. Tak, ja chciałam włączyć grę, wyskakiwał mi jakiś błąd. Ja powiem Wam szczerze, że próbowałam znaleźć te mody, żeby je usunąć, no ale nie mogłam. I oczywiście tak, no, ja to jestem taka mądra, że Wam radzę pobierać po jednym, dwa dodatki, żeby później sprawdzić i usunąć. No ale ja sama tak nie zrobiłam. Oczywiście później nie mogłam znaleźć. W końcu się, tak ładnie mówiąc, odrobinkę zdenerwowałam i usunęłam wszystkie. I gra zaczęła oczywiście działać, ale pobrałam tylko już no, włosy Melisty, chyba strój, no bo ja sobie jej nie wyobrażam w innych włosach zupełnie. Ale mebli tutaj już nie pobierałam, bo, no, bo stwierdziłam, że to w ogóle nie ma sensu. Szczęście w nieszczęściu, że to się stało teraz, już na koniec, jak już i tak w tym domku grać nie będziemy, bo będziemy grać u Melisy, u Miłosza, będą mieli nowe domki. Bo jakbym miała od nowa to wszystko pobierać, to już bym. Strasznie dużo czasu by zajęło i dzisiaj odcinek jest niestety później, dlatego że ja go nagrywam i zaraz go będę wrzucać, bo dzisiaj właśnie w piątek go nagrywam, jest godzina, słuchajcie, 11, dlatego będzie dzisiaj odcinek później, bo muszę go nagrać, zrenderować, wrzucić i tak to wygląda, bo wczoraj męczyłam się kilka godzin z tymi Simsami i. A czekajcie, czemu ty? Idź do szkoły! I po prostu w końcu mówię, wszystkie mody wywaliłam. No i tak to wyszło, jak wyszło, że dzisiaj po prostu Simsy będą później. I teraz tak, pytanie do Was, to już ostatnio się pytałam, za dużo komentarzy o tym nie było, czy grę z modami, czy bez. W sumie zdania były podzielone. Ja uważam, że moglibyśmy dać grę dalej z modami, to nie jest dla mnie problem, bo no, możecie sami sobie teraz te domki porównać, jak to wygląda bez modów. Myślę, że nawet nie tak tragicznie, tak, bo tutaj są fajne te różne meble, można fajne rzeczy zrobić. Tylko tak jak mówię, no trzeba te mody pobierać tak jak wszystkim zawsze mówiłam, po prostu po dwa, trzy, żeby w miarę je zapamiętać, a ewentualnie później je usunąć. Tak, ja już ich miałam tutaj bardzo dużo, wszystko do tej pory działało i później w tych wszystkich modach ja nie potrafiłam tego znaleźć, dlatego musiałam usunąć wszystkie. No niestety tak to wyszło i tak jak mówię, no już tutaj nie pobierałam tych mebli, no bo i tak tu grać nie będziemy. Będziemy tylko odwiedzać oczywiście dziadków. Właściwie to ile im zostało? Patrzcie, jeszcze 24 dni, także spokojnie zdążymy. Jeszcze dzisiaj właśnie chciałabym zaadoptować im dziecko, no bo już nasze nastolatki opuszczam i wiecie co, tak się zastanawiam, czy by Mikołaja tutaj z nimi nie zostawić, wiecie? Co się stało znowu?
Wchodząc z łazienki, Melissa zauważa, że jej największa rywalka szkoły zostawiła swój notatnik na umywalce. Pewno Ani zwróci. Musi się tu. No, źle zrobiłam, no ale trudno. Tak to jest, jeśli chcę być dobrym. Tutaj zrobimy pracę ciężko, bo być może Majka dostanie awans. Zobaczymy. A Marcel. Niby wszystko ma. O Boże, ty podłe interakcje. A za ile ty idziesz? A za 2 dni. To wiesz co? Przyzwiemy ci jeszcze naszą znajomą. A gdzie ona jest? Ona gdzieś tu jest? Że my możemy to zrobić? Nie da się ten. A jest, wezwij, dobra. To ją wezwiemy. I tak jak mówię, pobrałam tylko te włosy. Nie mam listy ciuchy, ale jeśli chodzi o włosy i ciuchy, to ja myślę, że to możemy spokojnie pobierać. Nie. Ja tu teraz Agnieszkę wzywam, bo chcę tę interakcję mu zrobić. Tylko tak jak mówię, no to trzeba robić ostrożnie, pobierać, mówię, po 2-3, żeby zapamiętać, a później ewentualnie usunąć. Także mówię, ja się męczę, odinstalowałam, słuchajcie, grę, zainstalowałam ponownie, to trwało strasznie długo, a to i tak nic nie dało, słuchajcie, po prostu te mody trzeba pousuwać. Trzeba tylko pamiętać, żeby tam jeden pliczek zostawić, który jest od modów, już normalnie w grze i to wszystko. Aha, tak w ogóle, słuchajcie, ja nagrałam wam w końcu poradnik do pobierania modów i myślę, że jutro go wrzucę. Tak, masa osób mnie o to prosiła i w końcu stwierdziłam, że go jednak nagram. Bo nawet na maile, słuchajcie, dostaję masę pytań, jak to wszystko pobierać. I tak jak mówię, no dajcie znać, czy chcecie te mody, czy nie. Ja myślę, że można spokojnie, tylko no tak jak mówię, trzeba być ostrożnym. Ja już teraz mam nauczkę, tylko mówię to takie, wiecie, no wam mówię, nie, nie pobierajcie tyle na raz, a sama tak zrobiłam. Ale nauczkę mam. Ale mówię, no do tej pory wszystko działało, także wiecie, no jakiś jeden mod gdzieś tam mi wszystko popsuł i no i tak to wyszło. Ale myślę, że mody są fajne i można je pobierać, myślę, że tak z głową, może nie aż tyle naraz. Także, no ale tak jak mówię, pytanie do was, mnie jest to bez różnicy, czy grać z modami, czy bez, właściwie bez też są fajne rzeczy, także jak chcecie. Jemu tutaj tylko chciałam to zaliczyć, żeby już było, no 50%. I zaraz jeszcze zobaczę, jak oni mają szkołę, jak wrócą i zrobimy im te urodziny. No i ciuchy, wiecie, też są fajne, no, no ale zobaczymy. To właściwie te kariery to chyba jeszcze nie doszły, prawda? Dzisiaj mamy 5. Ale chyba jeszcze nie ma. Jak dojdę, to na pewno coś nagram i wam oczywiście pokażę. A już Melisce i Miłoszowi chciałabym wybrać z tych nowych. Także jeżeli do tego czasu nie będzie tej aktualizacji, to ja poczekam i dopiero pracę im wybiorę, jak już będą te nowe kariery. Dobra, długo jeszcze. O, już, dobra. To ty możesz sobie już iść. Już mi nie jesteś potrzebna. Tak, a ty, Siusiu. W sumie dobrze, że miałam, słuchajcie, pozapisywane te domki, bo miałam osobno właśnie bez modów, osobno z modami, także fajnie. Także wstawiałam sobie ten bez i tyle. Tak to wygląda. No poczekamy, aż wrócą. Ona poszła chyba gdzieś na górę, tak? Czy nie? Czy wyszła? Nie, chyba wyszła. Nic, nieważne. Miałam właśnie rachunki ostatnio. Nie, nie ma. Super. Tak, Marcel jak zawsze nam został. W ogóle tu jest straszny bałagan, byś to wytarł. No. Także widzicie, tak to się kończy. Ale to nic. Aha, i słuchajcie, jak będę przeprowadzać Melisę i Miłosza, ja tutaj pobrałam, słuchajcie, domki takie z galerii, po prostu nie żadne te modowe, tylko te zwykłe, zrobione przez innych graczy i później oczywiście będę zmieniać. One są na razie małe, tam za dużo nie ma, bo po prostu zaznaczyłam, że były do 20 tysięcy, tak jak oni mają na starcie, bo ja nie chcę tutaj modów na pieniądze używać, tak żebyście mi później nie pisali, jakie są kody, bo ja znam
ale nie chcę. Chcę, żeby oni zaczynali od początku, a później z czasem, jak tych pieniędzy będziemy przybywać, to oczywiście wszystko będziemy zmieniać. Dobra, właściwie możesz później wziąć prysznic. Aha, i słuchajcie, jeszcze jedno pytanie do was. Może ktoś wie, bo ja nie wiem dokładnie, jak to zrobić, bo jeżeli ustawiłam im w ogóle, będą sąsiadami. I Melisa, i Miłosz mają domki obok siebie. Myślę, że to będzie fajne. Odwiedzać tutaj Majkę i Miłosza na pewno będziemy. O, czekajcie, zaraz wam powiem. Awans. Znawczyni sztuk pięknych. Majka awansowała i teraz będzie pracować jako znawczyni sztuk pięknych. Będzie zarabiać 56, 126. Otrzymała bonus. Sztaluga malarska z drugiej ręki. Tu mam jakąś nową sztalugę. Czekajcie, aż zobaczę. Tak, jest jakaś nowa. Oj. To wiecie, co zrobimy? Tak, tą sprzedamy, tą zwykłą. A weźmiemy tą. A tu nie ma jakiś. Aha, bo ją dostałam. To jest taki kolor, jaki jest. No nic. Co tu jest? Aha, bo ty to zrobiłeś. To musimy schować. No. Musimy to schować. No, czemu nie mogę? Ej. Nie umiem jak zwykle trafić w to, czy co? No nie. O, wszyscy już wrócili, tak? Nie, poczekaj, poczekaj. To chodź ty. Odłóż. Nie wytarłeś tutaj. Wracaj. Dobra, zobaczymy, co ona tutaj ma dalej. Znowu ma to oglądanie. Posiada jedno arcydzieło malarskie i omawiaj estetykę. Dobra. Jak ty wyglądasz ze statami? No nie, okej. Okay. Może spróbujemy jakieś arcydzieło. O, mamy już aurę tutaj, zobaczcie, fajnie. Obraz popartowy. Duży. Dobra. Jak wy macie tutaj szkołę? Jeszcze macie jeden dzień. To wiecie co, poczekamy i weekend im zrobimy. Co ty jesteś taka zła? Weekend im zrobimy urodziny. Ja chcę, już im nie będę dawała, słuchajcie, bo i tak zaraz będą mieli urodziny, to nie ma sensu. Dobra, trochę ich ogarnę. Miłosz, Miłosz je. Melisa tam widzę troluje na forach, ale tobie też się tu przyda ogarnąć. Dobra, Miłosz jeszcze, Miłosz, Siusiu. Siusiu i możesz sobie obejrzeć telewizję na przykład, o. Marcel, a ty do pracy masz wszystko, to możesz pisać, mój drogi, książkę. Bo ty masz, czekajcie, zaraz sprawdzę. Tak, wydaj 10 książek. Napisz. Motywująco. A spróbujmy. W sumie chyba tak nigdy nie pisałam. No Majka, jak tam? No i Majka niestety swoich stroi nie ma, bo po prostu ja już nie zdążyłam, wiecie, tych samych pobrać, tak? Także wybrałam jej tam cokolwiek. Później to oczywiście im pozmieniam. Tylko Meliska ma tą taką sukienkę, co zawsze w niej chodzi, a... A tak to tylko włosy pobrałam, no bo już po prostu nie zdążyłam, tak? Także no mam nadzieję, że to zrozumiecie, ale no wczoraj się męczyłam tyle czasu, no i dzisiaj już mogę nagrać, wiecie, tylko jak mój mały zaśnie. Także dopiero teraz to robię. Trzeba by upiec też torty. Aż trzy potrzebujemy. Myślę, że zrobię tak. Zrobimy te urodziny którymś z nich, a reszcie po prostu upiekę te torty i po prostu zdmuchną śnieżki. Tak, śnieżki zdmuchną. Po kolei będą dmuchać, no i tyle. No bo co? No właściwie możecie sobie pogadać. O nie, idziesz się kąpać. No, ale to później możecie się... Właśnie, bo Majka coś tam miała zaliczyć, zaraz zobaczę. Pochwal sztukę, o. Piszesz dobrze, ty malujesz, ty... Śpisz dobrze, ty też. No i okej, na razie wszystko jest pod kontrolą. Może Majka, co ty tam malujesz? Naprawdę to chyba nie będzie arcydzieło. Tak mi się wydaje. No chodź tu. To wiesz co, weź to posprzątaj. Stać. Majka.
Wspaniały. No nie, to musimy go sprzedać. O matko, tobie się chce siku jeść, prysznic. Właśnie, a czy Meliska? Meliska miała chyba namalować jakieś, tak, emocji. O, skupiona, ciekawe, czy się da. Tak, szybko, Melisa, szybko, zacznij malować. To jej się zaliczy, fajnie. No szybko, Melisa, póki skupiona jesteś. Może to ta aura tak działa. A tutaj w tym jest aura? Nie ma, widzicie, w tym jest tylko, fajnie. Ja dlatego lubię, jak mają nowe kariery, bo możemy odblokowywać te wszystkie przedmioty, tak? I one są fajne. No nie, już jest szczęśliwa. No ale to chodź tutaj. I Majka coś tu miała. Chwila. Ja muszę zobaczyć. To było w pracy. Omawiaj etykę dla trzech innych Simów. Wybierz, opisz estetykę z kategorii przyjazne. Okej. Okay. Gdzie jest Melisa w ogóle? Aha, ona pewno jeszcze poszła sprzątać do chłopaków. Znając życie. Dobra, tam się Majka kąpie. To Majka zjadłaś? Nie. To musisz zjeść jeszcze. A ty, Maliska, to albo zjedz. Ty się obudził? Miłosz. Ty miałeś spać. Dlaczego ty się obudziłeś w ogóle? Później będziecie niepowysypiani wszyscy. Nie. Wiem, Majka, że jesteś zmęczona. O, jest pewna siebie. Chwila. To szybko. O, już napisał. To chodź ją wydasz od razu przy okazji. Dobra. I właściwie możesz jeszcze jedną zacząć pisać już, bo... Sensacja. Może być. Dobra, Majka. Miało być przyjaznych. Pochwal sztukę. Omawia estetykę. Jest. Dobrze. Spróbujemy. O, i z Miłoszem też możesz omawiać. Bo to chyba z trzema simami tam miała, tak. No to z Miłoszem już w Majkę nie poumawiasz sobie. Pomów o Barabara? Co to jest? A wy co? O. No, chyba i tłumaczy. O. Mamo, no Boże, co ty myślisz, że ja nie wiem o takich rzeczach? Chociaż Meliska... Nie, Meliska jeszcze... Nie miała swojego pierwszego razu. Co wy tu jeszcze macie? Pochwal sztukę. O, pochwal sztukę. Później możesz jeszcze sobie... Albo... Nie, dobra. To możesz sobie coś obejrzeć. O, niech będzie. I spać. Dobrze, czy tobie się zaliczyło to? Tak, zobaczcie, teraz ma oglądać lub podziwiać 30 obrazów, no ma 10 wspaniałych obrazów. Wystaw na pokaz 25 obrazów. Podziwiaj, jak to wystaw na pokaz? A to chyba to jest to coś, co wyście mi mówili, nie? Że można po prostu jakby w domu otworzyć i...
I mogą przychodzić ludzie i później oglądać nasze obrazy, nie? Coś tak mi się kojarzy. Dobra, Majka. Dobra, zostawisz tą Melisę. Marcel, ty pisz tam szybciej. I właściwie mógłbyś upiec już pierwszy tort. No, sprzątnij w lodówce. Dobra. No, poszła spać. No trudno. Siku, prysznic. O, Marcel napisał książkę. To. Nie, nie, tak chciałam. Chciałam tak zrobić. Sprzedaj. Nie. Dobra, Mikołaj, tam widzę, gdzieś się szwenda. Ty, Mikołaj, miałeś iść się ogarnąć. Zostaw tego Marcela. Dobra, Majka, ty... Boże, Majka, Mieliska, dobra, poszłaś spać. No. I spoko. Pójdę do szkoły i robimy urodziny. Także myślę, że to tak akurat... O, ty, Mikołaj, już idziesz do pracy. No to właściwie... Prysznicu... Nie, nie musisz brać. Ty wstawaj, bo też pójdziesz zaraz do szkoły. Wykąp się. Dobra. Majka śpi. Marcel. Marcel gotuje. Okej. Okay. Mikołaj. No właśnie. Ty masz iść do pracy. Muszę sobie pogadać z innymi. Marcel, a ty idziesz do pracy? Za 9 godzin. Dobra, to upieczesz i pójdziesz spać. Śpij. A tort schowamy. Schowałam? Nie. Czemu ja nie mogę go schować? Coś ostatnio... No patrzcie, no. Ja. Dobra, czy ktoś nie śpi w tym domu? Ty. Chodź tu. Odłóż. Kupimy ci obserwatorium, Miłosz. Gdzie ty to odłożysz? Do lodówki? Pięknie. Wiesz co, ty masz mało towarzystwa, możesz sobie może porozmawiać z kimś, czekajcie. Z Amandą na przykład oczywiście. O, za godzinę wszyscy idą, o, wrócił Mikołaj. No teraz możesz iść sobie wziąć prysznic, jeszcze zdążysz. A ty... Możesz sobie coś zjeść. O, chipsy możesz sobie zjeść. Przeprowadź badania w bibliotece za pomocą komputera. Coś ta Amanda tak nie bardzo chyba chciała z tobą rozmawiać. Spróbujmy jeszcze raz tak. A Melisa? Melisa śpi. Mi się mu nie wyśpi. No ale... Trudno. Jak to mamy? Dobra. Myślę, że zdążymy ze wszystkim. Ty, Majka, za ile do pracy? Za 2 dni. To spoko. Posiada jedno arcydzieło, ale przecież my mamy jedno arcydzieło. O. No nic. Przepraszam. Dobra, idę do szkoły. Ty, Majka, tak. Później sobie skorzystasz. Później, moja droga, upieczesz kolejny tort. Myślę, że tu weźmiemy czarno-białe ciasto. Później będziesz mogła sobie coś zjeść, żebyś mi czasem tortu nie zjadła. Do szkoły. Do szkoły. Ostatni raz idziecie. Także wiecie. Postarajcie się. No już idą, już.
Wszyscy poszli. Majka teraz zrobi torty. Już mamy 1600, no i superowo. Ty, Marcu, jak wstaniesz, no dobra, jeszcze śpi. O, przyszła sprzątaczka nasza. Dobra, i teraz tak. Boże, dlaczego tego nie mogę? No co z tym jest? Czemu ja tego nie mogę tu odłożyć? To zróbmy tak. I upieczesz, moja droga, jeszcze jedno. Nie śniadanie. Może hamburgerowy jednemu zrobimy. Mikołajowi. Gdzie jest ten hamburgerowy? Boże, ślepa jestem? Pewnie jestem ślepa. Ej. Może tu. Tak jest. A później możesz sobie. Teraz wyrzucimy i co? No i teraz mamy wielkie wyrzuty sumienia. Widzicie, co się nie zaznaczy, to jest źle. Później możesz sobie coś obejrzeć. Dobra, ty później tak. Tak. I piszesz kolejną książkę, mój drogi. A możesz teraz dla dzieci napisać. Czemu nie? Miska miała posprzedawać chyba też obrazy. Co ty to? Nie odłożyłaś tego? Aha, teraz chyba idziesz. Dobra. To odkładaj. Dobra. Pieczemy ostatni tort. Wow, jak podrzuca. Ja lubię patrzeć, jak oni gotują w kuchni. Fajnie to wygląda. No, a my... Patrzcie! Jezu. Coś ci chyba nie wyszło. Wow! Nieźle, co? Dobra, przyspieszę, bo... O, Marcel, gdzie do pracy za godzinę? No właściwie, a co tym, jaki miałeś mieć nastrój? To mam ukończony, skupiony. To już co, tak, odłóż to. To odłożymy. Czy to nie dawało aury skupienia? Tak, jest skupiony, widzicie? No i świetnie. Idziesz już? Tak, idzie. Damy mu pracę ciężko. A nuż się uda. Teoretycznie powinien dostać, no ale wiecie jak to jest. Jedno arcydzieło, omawia estetykę. Chwila. Jest to jeszcze nasza sprzątaczka tu? Sprzątacz raczej. O, tu ktoś stoi. To chodź, omówimy z nim. Co ty robisz? Rozmawiasz z lampą i z przyjaciółmi. Spoko. Tylko, że on mi teraz się będzie pamiętał po domu pewnie. Niedobrze. O, już wróciliście wszyscy. Dobra. No to nie, to wyprosimy. I teraz tak, ja ich szybciutko w miarę ogarnę. Czekajcie, zrobię tak, żeby mi tortu nie wzięli. Weź. Isiku. Meliska. Albo chodź tu. Sprzedaj. Miłosz też ma jedzenie. Stój! Nie, nie bierz mi tego, nie bierz mi tortu, proszę cię. Dobra, Melisa, wiesz co? Dobra, maluj obojętnie co. Majka.
Dobra. To teraz tak. Otwórz. Bierzemy nasze torty. Jeden. Drugi. Czy co to na chwilę przestawię? Gdzieś. Dobra, bez różnicy, może być tu. Otwórz. Trzeci. Mańka, tak, chodź tu. Dodaj świeczki. Dodaj świeczki. Dodaj świeczki. Miłosz. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Zrobię Miłoszem teoretycznie. Bo on pierwszy ma te urodziny, tak? Także. Dobra, ty to Majka byś się w ogóle przebrała. Oficjalny może sobie założyć jakiś. Nie pamiętam jaki ona ma. Dobra, może być ten. I Ciusiu może? Miłosz, dzwonisz? Dzwoni. A później Siusiu. No, dobra. Co to jest? Nie, o nie, 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 tego już nie robię. Później znowu będę miała problemy z tymi, tak, urodzinowe. Oczywiście znowu nie zaliczę, ale to nawet nie o to już chodzi. Dobra, weźmy Miłosza. No i goście. Tak. Amandę. Dlaczego ty masz to tak mało jakoś? Weźmy Monikę. Dobra. To resztę zamówię po prostu. Znaczy zamówię, zadzwonię i zaproszę. Miksolog, czy my potrzebujemy miksologa? Myślę, że nie. Wodzireja, myślę, że. Albo. Dobra, niech już jest. Wszystkich weźmiemy. Czemu nie? Tak, u nas w domu. Nie, ja nie chciałam, żeby on opuścił pracę. Nie, on miał dostać awans. No nic, dobra, nieważne. Teraz jeszcze tak, czekajcie, bo ja bym chciała zaprosić. Erika i Marcina. A Mikołaj. A nie, bo on ma tą Monikę przecież, prawda? Tak, dobra, to starczy. No i Miłosz. Impreza. Wypowiedz życzenie i zdmuchnij świeczki. Później maliska. Impreza. Wypowiedz życzenie i zdmuchnij świeczki. I Mikołaj. Impreza. Wypowiedz życzenie i zdmuchnij świeczki. Ale wszyscy mogliby przyjść, co? Ten jak. Uwaga. Jak wyglądasz? Raczej tutaj dużych zmian, słuchajcie, nie powinno być, bo tutaj różnice między nastolatkami a dorosłymi są takie bardzo niewielkie. No ale zobaczymy. Wybierz cechę. Wesoły, geniusz i możemy mu wybrać jeszcze jedną. Kurde, nie wiem, co by mu tu dać, ale może damy mu ambitny. O, okej. I pokaż, zmieniłeś się coś. No i zobaczcie. Żadnej różnicy nie ma. Ona ma szalona po majce, znawca sztuki i. Ja może perfekcjonistkę bym jej dała. Okej. Okay. Jej! Zobaczcie, nic się nie zmienili. To są bardzo małe te różnice.
Jezu, jak śpiewają! Aha, on jest zadufany. Dlaczego ty jesteś geniuszem? Aha, bo tego się chyba nie dało zmienić. I tobie, mój drogi damy... Romantyk? Flirciarscy? Myślę, że tak. Dobra. No i proszę bardzo. Nasi nastolatkowie są już młodymi dorosłymi. Teraz będę musiała, słuchajcie, zmienić Amandę. Bo ona jest chyba jeszcze dalej nastolatką, co? Tak mi się coś wydaje. Dobra, masz coś wypić. Sok pomarańczowy? A gdzie jest nasz miksolog w ogóle? A jest, dobra. To może zamówimy drinka. O, może być to. Niech Simowie staną się rozbawieni w tym samym momencie i prowadzić interakcję z jubilatem przez 3 godziny. Oh my god, naprawdę? To jest dziwne, słuchajcie. I co z jubilatem? My sobie tu włączymy muzykę. To może zamienię. Nie da się zamienić? Dlaczego? Czemu jest tylko napraw? No nie wiem, nie ogarniam. Dobra, chodź sobie potańczyć. Tańcz razem. To ty miałaś tańczyć w ogóle. Chodź, Eryk. Tańcz. Marcin, tańcz. Mam prowadzić interakcję z jubilatem, nie? Bemi. Ale ciekawe, jak to teraz jest. Oni są w ogóle dalej zaręczeni? Czekajcie, aż zobaczę. Amanda. No tak. To ona też jest młodą dorosłą? Bo to taki trochę, wiecie... Poznaj. No wy się nie znacie, naprawdę. A czekajcie. Patrzcie, nie ma romantycznych, widzicie? Tak coś czułam. Dobra, to idź spać, bo tu już nawet nie chodzi o tą imprezę, tak? Tylko chciałam, żeby dorośli. Właściwie, albo to jak pozmieniam już później, wiecie? Już tego na odcinku nie będę robić, bo wybieram im tam jakieś... ubrania, może właśnie coś pobiorę, bo ciuchy i włosy to ja będę pobierać, bo to jednak zmienia dość mocno Sima. Odczuwając szczęście. Wypij mleko. Nie wiem, czy mu się to zaliczy jako picie, zobaczymy. A ty Mikołaj, co? Gdzie jest Monika właściwie? A tu jest Monika obok ciebie. Ciekawe, czy wy macie jakiś ten... romantyczny. Nie ma, widzicie? No bo jednak to jest inna grupa wiekowa. Ja ich pozmieniam też, tak? Żeby jednak pasowali do siebie.
Nie, to chyba się jednak na mnie zaliczy. Chociaż zobaczymy, czekajcie. No miłość, pij. Masz tu i mleko, i sok. Pij. Nie, to chyba się nie chce tak zaliczyć. Gdzie jest ten bar? Boże, gdzie ja polazłam? To zamówimy drinka w takim razie. Z tym rozbawieniem w jednym czasie to jest strasznie ciężko zrobić. No, widzicie, muszę ich pozmieniać. A, już się skończyło. No i dobra. To wszyscy mogą już sobie iść, tak naprawdę, bo wszyscy są zmęczeni. Mamy po urodzinach. Także fajnie. Śpi. Dobra, ty śpisz, Miłosz. Miłosz, wiesz co? Ty to idź sobie, mój drogi. Siusiu. I spać. Jak my to mamy? Oj, niedługo będę kończyć, także. Majka, siusiu. Kurde, z tym Marcelem skopałam, bo może bym miał awans. No ale cóż zrobić. I teraz tak, właściwie to chciałam zobaczyć, czy jest coś takiego. Przenieść rodzinę tylko jest. Czekajcie, a zróbmy znać pracę, czy może. Może coś akurat już doszło, ale wątpię. Astronauta, ten agent guru. Nie, nic nie doszło. Czekajcie, jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę, bo ja się zastanawiam, jak jest z tą wyprowadzką. Ja chyba będę po prostu musiała tutaj wejść w zarządzanie rodziny. I. Nie, to chyba nie będzie. Adoptuj, tu jest. Przenieść rodziny, nie. Ja to zrobię już poza odcinkiem. Po prostu wejdę w zarządzanie rodziny i ich poprzenoszę jakby osobno po domkach. Tak zrobimy, no bo teraz nie ma sensu. A dobrze, to ty, skoro Majka nie śpisz, bo tak jak mówisz, chciałabym, żeby tutaj w tym domku jakby ten etap był skończony. Widziałam, że to można zrobić na komputerze. Także zaadoptujemy. Ciekawa jestem, nigdy, słuchajcie, tego nie robiłam. Nigdy. Nie wiem, czy to się jakoś wybiera, czy to losowo. Strasznie jestem ciekawa. Można wybrać, zobaczcie. Tylko 1000 kosztuje, naprawdę? Tak słabo cenicie. Paweł, Natalia, Jerzy, Hanna, Marek, Małgorzata. Może Małgorzatę weźmiemy. Emil, o! Szymon, Genowefa. Marta. Może Martę, bo tak Małgorzata, wiecie, ze mną się kojarzy. Myślę, że możemy spokojnie zmienić, prawda? Chociaż ja bym wolała chyba małe dziecko. Sama nie wiem. Albo właściwie nie, weźmiemy. Dobra, niech jest Marta. I co teraz? Małe w sumie nie ma sensu. Majka na starość nie będzie się w pieluchach tutaj. Gdzie ty idziesz? A co, nagle się pojawi? A nie, patrzcie. Poszła zaadoptować gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Bym zmieniła na blondynkę. Jej! Majka przeprowadza do domu. A, możemy zmienić imię. Ale nie, niech jest Marta. Dlaczego nie? Może być Marta. Jak Marta, to Marta. Jej, mamy córeczkę. Bardzo chciałam córeczkę, żeby była. Ale wiesz co, mała? Niestety, moja droga. Ja wiem, że ty teraz nie masz łóżka, ale to nic się nie przejmie, zaraz twoje rodzeństwo
Się będzie wyprowadzać powoli. Jesteś głodna, widzę. Dobra, Majka, ty idź spać. A my jeszcze teraz rozmawiacie? Dobra, jeszcze porozmawiacie nie raz. My idziemy zmienić je chociaż na te blond włosy, wiecie, no bo chciałabym, żeby miała blond. Chociaż tak na dobrą sprawę, Maliska ma blond, to ona właściwie mogłaby mieć ciemne, prawda? Tak, Mikołaj ma. Miło, że ma blond, Mikołaj ma ciemne, to właściwie mogłaby mi zostawić te ciemne, tylko zmieni tą fryzurę. I będziemy powoli kończyć. Dobra, zobaczmy włoski. Takie miała melisko. O, a tego to nie widziałam chyba. O, całkiem słodkie. Myślę, że zostawimy jednak jej czarne. Żeby jedna była taka, druga taka, nie? Pokaż. Jakiś taki koczek. Może to jej damy. Nie. Albo kiteczki. To jest całkiem. To mi się całkiem podoba, wiecie? Jeszcze zobaczmy tu. Albo jakiś taki. No ta miała meniskę, to nie, może nie. O, albo tej damy. A niech ma takie, co? Będzie taka, wiecie. Szalona. Tutaj z makijażu to niestety nic na razie nie mamy. Tak, mamy krem tylko, ale. A czekajcie, a oczy to ja nie mogę zmienić, prawda? No nie, nie, nie mogę, bo to. Co ty tu masz w ogóle? Miłośniczka muzyki. O! No to superowo. Fajnie. Też może być, wiecie, artystką, ale. Nie. Ale może właśnie być od muzyki. Jak najbardziej, czemu nie? Może ci damy jakąś spódniczkę różową. Ja tak lubię. One są takie słodkie, te dziewczynki. Jak są różowe. Znaczy, różowe ciuchy mają, nie, one są różowe. Nie wiem, może taką ci damy. Też cała różowa. Nie no, może cała różowa bez przesady. Nie, ta nie. Nie. Gdzieś taka była. Albo to ci damy. Nie. Dobra, zresztą nie będę teraz, wiecie, w sumie. O, z tego ci coś damy. Nie będę teraz tutaj się bawić w takie wybieranie, bo. Aż tak bardzo, bo. No bo będę to później sobie zmieniać, tak? Dobra, będziesz różowa jednak. O, i masz różowe sandałki. Dobra, a jeszcze tylko zobaczę. Czy oni się coś zmienili? No na pewno jest wyższa, dalej jest chuda. Jakby nie było. Codzienny. No i ona wygląda tak samo, zobaczcie. Ale ja tutaj poogarniam jakieś stroje. Zresztą wszystkim. Także. Zobaczymy. Dobra. No to jesteśmy, słuchajcie. Mamy nową córeczkę, Martę, która zostanie tutaj z Marcelem i z Majką. Nie wiem, czy by Mikołaja tutaj nie zostawić, skoro o nim tak nie będziemy często grać, ale jak tutaj będziemy przyjeżdżać w odwiedziny, to zobaczymy, co tam u nich słychać. No i od dziś, znaczy się od dziś, od niedzieli zaczynamy grę, myślę, że Miłoszem, bo właśnie chciałabym ten ślub im zrobić, muszę właśnie ten. Amandę postarzyć, żeby była też młodą dorosłą. I teraz tak jak mówię, piszcie mi w komentarzach, czy chcecie odcinki na zmianę, raz Melisa, raz Miłosz, czy tydzień Melisa, tydzień Miłosz. No mnie to jest bez różnicy, co robimy z tymi modami, czy gramy na modach, tylko tak jak mówię, ja już teraz oczywiście będę bardziej rozważna, że tak powiem, ale to zależy od was, mnie jest to bez znaczenia zupełnie, czy z modami, czy bez. A, i właśnie, bo ja wtedy nie skończyłam. Jeszcze jedno mam pytanie do was, bo może ktoś wie, jak to tutaj zrobić teraz? Bo jeżeli ja będę chciała grać z dwoma rodzinami, właśnie Melisą i Miłoszem, powiedzmy, czy tam na zmianę, czy po tygodniu, nie ma to znaczenia. Jeżeli będę grała jedną rodziną, to u drugiej godziny będzie też rodziny będzie leciał. Boże, myślałam, że ona się będzie modlić. Boże święty. Będzie leciał czas i oni mi się będą starzeć. I teraz jedynym chyba sposobem jest założyć dwie osobne gry. I po prostu też wprowadzić tam i Miłosza, i tutaj Majkę
z rodziną, no i Melisę, tylko że zrobić po prostu dwie osobne gry, żeby ten czas im nie leciał, tak? Bo nie wiem, jak to inaczej zrobić. Bo powiedzmy, wybierzemy ten system tydzień na tydzień, no i co, i po tygodniu na przykład grania Melisą, to powiedzmy u Miłosza już będzie ileś tam dni starszy, tak? Także to jest totalnie bez sensu. Ja jedyne wyjście widzę takie, żeby założyć właśnie dwie osobne gry. No i wprowadzić na każdą grę, żeby była Melisa, Miłosz i Majka. Te same domki, to samo. A no bo inaczej po prostu nie wiem, jak to zrobić. Chyba, że wy wiecie, macie jakieś pomysły, to piszcie. Także dobrze, ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w niedzielnym odcinku. Z Miłoszem. Pa, pa.